Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Daniel Wojda i chciałbym Państwa zaprosić na wprowadzenie do medytacji, która odbędzie się w niedzielę o 21:15 na kanale Pogłębiarka. A tekst Ewangelii, który będziemy medytować jutro, moi drodzy, to jest Ewangelia Świętego Jana 21, rozdział 21, wersety od 1 do 14. Przepiękna Ewangelia. Posłuchajcie. Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w taki sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniami. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On jednak rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy to, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz zostawiliście, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153, a pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im ponownie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Przepiękna. Ewangelia może być też czytana w kościele dłuższa, ale chciałbym, żebyśmy naszą medytację zrobili na tym fragmencie do tego momentu. Co to się dzieje w tej Ewangelii? Moi drodzy, było zmartwychwstanie. Maria Magdalena widziała Jezusa. Piotr widział pusty grób. Tradycja mówi, w Biblii to nie jest napisane, ale tradycja mówi, że Jezus pokazał się swojej matce. Mało tego. Uczniowie byli przy tym, jak Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych i pokazał wszystkim, że zmartwychwstał. Widzieli go drugi raz, kiedy przyszedł i wtedy, kiedy z nimi był Tomasz. Za pierwszym razem Tomasza nie było, za drugim razem widzieli go. Spotkali go w drodze do Emaus. On się ciągle pokazuje tym uczniom, a oni ciągle nie wierzą. Oni ciągle mają jakieś takie przekonanie, że on im się pokazał, ale to nic nie zmienia. To jest w ogóle sytuacja zupełnie opisująca nas. I co najlepsze, oni wracają do starego. Uczniowie, zanim spotkali Jezusa, byli rybakami, trudnili się łowieniem ryb. Jezus, mimo że zmartwychwstał, mimo że im się pokazuje, mimo że ich goni i próbuje im powiedzieć: tu jestem, spotkaliście mnie w drodze do Emaus, teraz staję przed wami, to oni wracają do starego: idą łowić ryby. Idziemy i my, bo my co by będziemy robić? Bo jakoś się nie osadza w nas to, że Pan zmartwychwstał, że żyje. Nie dowierzamy. Nie zostaje to w sercu. I wracamy do starego schematu, do tego starego życia. I moi drodzy, dlaczego tak się dzieje u uczniów i u nas? Moim zdaniem dzieje się dlatego, że Jezus inaczej się pokazuje po zmartwychwstaniu, niż był przedtem, a my inaczej go chcemy widzieć. My go chcemy widzieć takiego Jezusa, który był przed zmartwychwstaniem, czyli takiego realnego, dotykalnego, taki, który mówi wprost, którego słychać jak zwykłego człowieka, którego można dotknąć, skórę. Takiego chcemy Jezusa, takiego chcemy go widzieć. I uczniowie to samo.
Chcą widzieć tego Jezusa, którego zapamiętali, jak On wygląda. Zapamiętali Jego kolor skóry twarzy, zapamiętali Jego włosy, jakie ma, zapamiętali, jaką ma barwę dźwięku. A Jezus po zmartwychwstaniu, mimo żyje, to tak się im nie pokazuje. Nie chce tak. Jezus im się pokazuje, Jego można rozpoznać po znakach. Bo uczniowie w drodze do Emaus poznali Go przy łamaniu chleba, po tym, jak łamał chleb. W wieczerniku poznali Go po ranach, po znakach można poznać, że to był Pan. A jak przychodzi do nas, to nie do końca czujemy, że to jest Pan, dopiero po Jego znakach. Był taki myśliciel żydowski, Lewinas, który mówił o tym, że są w nas ślady Boga. Nie można, że nie wiem, czy on chyba nie mówił czegoś takiego, że nie można zobaczyć, ale nie mówił o widzeniu Boga wprost, nie opisywał takiego zjawiska, ale opisywał widzenie śladów Boga w nas. I takich śladów w nas jest trochę. Jednym z nich to jest coś takiego, co się dzieje, kiedy myślimy o wolności. Pragnienie wolności to jest ślad Boga w nas, w takiej wolności, która cały czas powoli domaga się, chce być wolnym człowiekiem, albo nie chce tych zniewoleń, nie chce tych ograniczeń, nie chce nie umieć kochać, nie chce być zamknięty. To jest coś, co nigdy w nas nie przestaje krzyczeć. Nie da się wolności w człowieku wyłączyć. A jak się człowiekowi wolność zabierze, to ten człowiek karłowacieje, umiera, on się rozpada. Ta wolność jest takim śladem Boga w nas. I to, co jest bardzo ciekawe, co ja widzę w tej Ewangelii, to jest Piotr, który wraca, łowi ryby. Całą noc łowi. To jest ten stary schemat myślenia. Stary schemat myślenia, którego go nauczyli. Jego nauczyli, jak się łowi ryby. I ten stary schemat myślenia, który może jest dobry, ale nie daje życia. On nic nie ułowił przez całą noc. I to może być doświadczenie i moje, i twoje. Że ja mam jakiś schemat funkcjonowania, myślenia, który może wcześniej dawał efekty, ale dzisiaj nie. To jest bliskie tego, co robiliśmy tydzień temu na medytacji. To nie moja ścieżka już się robi powoli. Już mi ten schemat myślenia nie daje życia. I przychodzi Jezus i to doświadczenie, które daje Piotrowi, pozwala mu rzucić sieć w inny sposób, niż to się zazwyczaj robiło. Czyli rezygnuje z czegoś dobrego, takiego oczywistego, czy takiego, jak być powinno. Piotr jakby staje się wtedy sobą, bo jest w stanie zrezygnować z czegoś, co go ogranicza. I przynosi to wielki efekt. I moi drodzy, jestem przekonany jestem, że każde doświadczenie wolności to jest doświadczenie Boga. Takiej wolności, która uwalnia mnie od więzów, które nie pozwalają mi kochać, od więzów, które mówią, że nie mogę żyć swojego życia, że nie mam prawa do prowadzenia życia według własnego sumienia, czy własnego, jak ja chcę, żeby to moje życie wyglądało. Każde doświadczenie wolności, które nie jest takim doświadczeniem, które udaje tylko wolność, które jest przyjemnością jakąś albo samowolką, tylko takie głębokie doświadczenie wolności, że jestem uwolniony, wszystko jedno. Czy ono się dzieje w kościele, w relacji z drugą osobą, na terapii czy w jakichś zdarzeniach, to doświadczenie wolności to jest doświadczenie Boga. Bo tylko Bóg może uwalniać. I to jest ślad Boga we mnie, który zostawia. Moje życie najprawdopodobniej zostawiło we mnie takie ślady Boga, pewnie nienazwane, że tam był Bóg. Ale to doświadczenie wolności, że ja potrafię pomyśleć inaczej. Że ktoś mi dał prawo do czegoś, co mogę, albo czegoś nie mogę, to jest doświadczenie Boga. I po tym należy poznawać, że Pan jest, że to jest Pan. W tej sytuacji był Pan w moim życiu. I niestety jest tak, że my mamy tendencję, tak jak Piotr, i to całe życie będziemy mieli, do tego, żeby zdjąć wzrok ze znaków, ze śladów Boga i patrzeć na to, co widzialne, realne, takie namacalne i wierzyć w to, co widzialne, realne, namacalne, a nie wierzyć w znaki.
I jest taka tendencja, żebyśmy wchodzili w stare schematy myślenia, które nie dają efektu. Nie? Takie stare schematy, które udają moją naturę. One udają moją naturę. Bo czasami się wydaje, że to, że ja przechodzę obok ludzi i się boję odezwać, to jest moja prawdziwa natura. To, że biorę odpowiedzialność za inne osoby, to jest moja natura. To, że ciągle jestem konfliktową osobą, to jest moja natura. Ale i to, że jestem konfliktową osobą, i to, że biorę odpowiedzialność nie swoją za innych życie, i to, że jestem gburzasty, to, że nie potrafię wyciągnąć ręki, to mimo, że to brzmi jak moja natura, to nie jest moja natura, bo to zniewala. To zamyka na relacje, to zamyka na wolność, nie? Bo tego wszystkiego byśmy chcieli nie mieć. Chcielibyśmy, żeby żyć swoje życie, nie brać odpowiedzialności. Żeby jak trzeba wybaczyć, to wybaczyć. Że jak ktoś przechodził, odezwać się, mieć taką wolność. Nie? To jest prawdziwa natura. I tu wychodzi trochę różnica między teologią protestancką i katolicką, bo protestancka teologia mówi, że natura ludzka jest natura korupta, popsuta do cna, że tego się nie da naprawić. A katolickie myślenie jest takie, że natura jest skażona grzechem pierworodnym, skażona, to znaczy, że jest wadliwa, że ja mam tendencję do tego, żeby wchodzić w stary schemat, żeby wchodzić w to, żeby brać odpowiedzialność za życie innych osób, żeby być gburzastym, żeby trzymać się tego niewybaczenia, żeby trzymać się w takich schematach, które mi odbierają życie. Ale to jest moja tendencja, a nie jest tak, że na pewno tak będzie, nie? I to, co daje Jezus, to daje Jezus wolność. Ja Cię, człowieku, uwalniam do tego, żebyś mógł prowadzić swoje życie. Żebyś mógł być na tyle wolny w relacjach, nie pozamykany tymi schematami głupimi myślenia, żeby być w bliskości z drugimi ludźmi, otwarty. To jest doświadczenie zbawienia właśnie. Zbawienie, które mi otwiera serce. Nie? I moim zdaniem to się stało dzisiaj w Ewangelii, że Piotr, który wrócił do starego myślenia, bo nie poznawał Jezusa po znakach, nie widział Jego śladów. Chciał wierzyć w to, co realne, widzialne, dotykalne i tym się kierował w życiu. Nie widział znaku, nie widział tego Jezusa, który się inaczej objawia. Wchodzi do starego, ale przychodzi Jezus mówi zarzuć z drugiej strony. I on ma wolność, żeby to zrobić. Nie ma tego przymusu, że musi zrobić tak, jak zawsze robił. Ma wolność, żeby zrobić inaczej. I jaki jest efekt? 153 ryby, sieć się prawie porwała. Efekt wolności, tego ożywienia, tego, że no przyszedł Pan, ja zrobiłem inaczej i się nie spodziewałem. To jest coś kapitalnego, co się dzieje w tej Ewangelii. I chciałbym, żebyście mieli takie doświadczenie, że jak wyjdziecie z tej medytacji, to będziecie jak uczniowie przy tym ognisku. Że wszyscy siedzieli w milczeniu i nikt się nie ważył zapytać, kto Ty jesteś, bo wszyscy wiedzieli, że to jest Pan. Że ja doświadczę, albo przypomnę sobie takie doświadczenia wolności, takie ślady Boga w moim życiu, we mnie, które mi powiedzą, tak, to był Bóg, to był Pan, to jest Pan w moim życiu. Ciągle Jego ślad brzmi we mnie. I tego Wam życzę na medytacji, która pójdzie w taką stronę. Wolności, która daje życie, Jezusa, która daje wolności od głupich schematów, w które wchodzimy myślowych, które nam zabierają wolność, które nas wyprowadzają z tej wolności, czyli wyprowadzają ze zbawienia. To będzie na medytacji. Jeśli uważacie, że to jest cenne, to oczywiście możecie puścić to dalej, subskrybujcie kanał i o 21:15 nie spóźniajcie się na tą medytację, bo to wprowadzenie jest takie ważne. 21:15 rozpoczynamy medytację. To jest ważne, żeby wtedy zacząć, bo wtedy też jak te 15 minut od 21:15 do 21:30 jesteśmy, tak się staramy skupić, żeby wejść w medytację. Gdzie są ślady Boga w moim życiu? Gdzie jest stare myślenie, w które wchodzę? I jakie były ślady, znaki Boga, które pozwalały mi doświadczyć wolności, nawet jeśli nie nazywałem, że to Bóg mi dał, że to się stało przez inne osoby, ale to zawsze jest doświadczenie Boga. Doświadczenie prawdziwej, głębokiej wolności jest zawsze doświadczeniem Boga. Dobrej nocy.